Około 11:45 na terenie Świebodzic doszło do zawalenia stropu na terenie starej fabryki Silena w Świebodzicach. W chwili zawalenia w fabryce przebywały trzy osoby. Jedna osoba nie żyje, dwie osoby zostały przewiezione do szpitala w Świdnicy. Stan jednej jest bardzo ciężki. Dwie osoby, które trafiły do szpitala, to 34-letni mężczyzna. Na razie tożsamości drugiej osoby nie znamy. Mężczyzna, który poniósł śmierć na terenie zakładu, to 50-letni mieszkaniec Świebodzic. Mężczyźni najprawdopodobniej zbierali złom na terenie fabryki. W wyniku uszkodzenia stropu zawalił się strop i przygniótł jednego ze złomiarzy.